Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Zapraszam Was do super filmiku, zupełnie nowego w naszym kanale, w którym, zobaczcie, 350 water balloons, czyli 350 balonów wodnych będzie napełnionych Fantą. Tak, dzisiaj taki eksperyment, na pewno widzieliście wcześniejszy filmik z Bantu Balloons, robiliśmy taki eksperyment z Coca-Colą już wcześniej, dzisiaj z Fantą, także 100 balonów będzie wypełnionych w 60 sekund, rzekomo. Tak jest tutaj napisane przynajmniej. Zobaczmy, co jest tutaj jeszcze w środku. Mamy różne kolory, jest ich 10 w tym opakowaniu, mega paku. Zobaczmy, co tutaj jeszcze dodatkowo mamy. Mamy chyba taką wanienkę, jak widzicie tutaj na rysunku. Zdaje się. Tak, chyba tak. No, rozłóżmy to. No i tutaj będziemy mogli je sobie spakować. To, do czego w sumie służy, to jeszcze nie wiem, ale na pewno się niebawem dowiem. A, chyba żeby złożyć to... Tak, dokładnie, żeby to tutaj gdzieś tu powinna być dziurka, żeby móc to przeprowadzić i żeby cała wanienka trzymała się w miarę sztywno na miejscu. Ale dobra, no to nie jest najistotniejsze. Dzisiaj robimy eksperyment z Fantą. Może pójdzie lepiej niż z kolą, także zapraszam Was do naszej kuchni. Tutaj mam już otwarte, jeszcze zostały z wcześniejszego zestawu czerwone i niebieskie. No i zapraszam w takim razie do oglądania dalszej części. Okej. No to mamy naszą specjalną wersję, zupełnie nietypową, słuchajcie, Bantu Balloons w megapaku 350 balonów. Dzisiaj napełnione będą one, znaczy nie wszystkie, ale jeden z tych pióropuszy z balonami zostanie wypełniony Fantą. Oczywiście mam taśmę, którą znowu przymocuję wszystko mocno do butelki i zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie z tym eksperymentem. Oj! Okej, no nie udało się. Jeszcze raz. Okej, wokół trzeba mocno przyczepić do butelki, żeby nic nie wyciekło. Okej. To powinno dać radę, mam nadzieję, jeszcze troszeczkę, jeszcze więcej taśmy i będziemy gotowi, żeby przeprowadzić nasz super eksperyment. Mamy też niebieski kolor, ale na razie zostawiam go na późniejsze eksperymenty. Dzisiaj balony czerwone. Zobaczymy, czy cała woda, cała Fanta, właściwie cały płyn zostanie umieszczony w balonach. Ostatnim razem w eksperymencie z Coca-Colą no nie udało się wypełnić wszystkich balonów. No i zobaczmy, jak pójdzie dzisiaj z Fantą. Miejmy nadzieję, że troszkę lepiej. Tym razem. Okej. Dzisiaj wykorzystuję 1,5-litrową butelkę Fanty. Zeszłym razem była to 2-litrowa butelka coli. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś znaczenie, ale miejmy nadzieję, że nie będzie takim fiaskiem dzisiejszy eksperyment. Wow! Wygląda na to, że wypełniają się w miarę równomiernie, przynajmniej bardziej niż z większą butelką coli ostatnim razem. Mhm. Jest tam Fanta, faktycznie niewiele wycieka też, więc może lepiej przyczepiłem do tego, do tej butelki nakładkę z balonami. Zobaczymy. No, jakoś tutaj w miarę idzie całkiem w porządku. Okej. Dobra, no to już mamy większość butelki w środku, już wypełniła ona, znaczy Fanta, nie woda, wypełniła nasze baloniki. Piszcie komentarze, co myślicie o naszym eksperymencie.
Widzicie, że już fanta się kończy. Wszystko jest w balonikach i policzmy je. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, okej. Okay. Okazało się, że 16, chyba z 31, około 30-31 baloników zostało wypełnionych. Cała reszta niestety, no, została. Troszkę fant mi tu wypadło w międzyczasie, bo jeszcze były resztki w butelce. No, ale zobaczcie, mamy wodne bomby, bomby fantowe. Dajmy temu ulecieć tutaj. Mhm. No i cóż, mamy balony wypełnione wodą. Wypełnione fantą w dzisiejszym eksperymencie. No cóż, nie udało się wypełnić wszystkich z danej nakładki baloników. Niestety, dzisiaj z fantą, z mniejszą butelką. Taki test, no, lajkujcie, jeśli się Wam podobał dzisiejszy eksperyment. Mam nadzieję, że tak. Zapraszam również do oglądania kolejnych filmików, w których będziemy testować kolejne rzeczy. Także gorąco zapraszam do właśnie oglądania bomb wodnych w eksperymentach naszych. Cześć! Eksperymentach!